Szanowni Państwo, drodzy współpracownicy, spotykamy się dzisiaj w nietypowej formie. Pierwszy raz w historii naszej uczelni ta rodzinna, ciepła i pełna radości uroczystość odbywa się w formie zdalnej. Największym priorytetem jest dla mnie bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pracowników Uniwersytetu, studentów, doktorantów oraz osób zaprzyjaźnionych z uczelnią, które zawsze gościmy podczas tradycyjnego spotkania opłatkowego. Wyrażam nadzieję, że uda się nam jednak poczuć niezwykły klimat i świąteczną radość, a już niebawem będziemy mogli spotkać się bezpiecznie w większym gronie. Dzisiaj za pośrednictwem przekazu audiowizualnego pragnę podzielić się z Państwem własną refleksją. W tym trudnym czasie światowej pandemii w sposób szczególny odczuwamy potrzebę budowania bliskich i trwałych relacji, wzajemnego porozumienia oraz spotkania z drugim człowiekiem. Jest to ważne nie tylko w życiu osobistym, ale także na gruncie relacji zawodowych. Dziękuję Wam, drodzy współpracownicy, studenci i doktoranci, za to, że pomimo dzielącej nas odległości umiemy zachować wzajemną życzliwość, serdeczność i otoczyć troską tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Doceniam wszystkie podjęte inicjatywy, zarówno badawczo-naukowe, dydaktyczne, jak i społeczne. Jestem wdzięczna za to, że szybko i sprawnie potrafiliśmy się odnaleźć w nowej rzeczywistości, wzajemnie sobie pomagając i dostrzegając pojawiające się potrzeby. Patrzę z prawdziwym podziwem na to, co udało nam się dokonać jako wspólnocie akademickiej w minionym, pełnym wyzwań roku. Jednocześnie, mając tak wspaniały zespół, ze spokojem spoglądam na wyzwania, przed jakimi stajemy jako uczelnia. Czas pandemii nałożył na nas liczne ograniczenia, nie tylko we wzajemnym komunikowaniu się, kształceniu, ale także prowadzeniu badań naukowych. Te bariery nie przeszkodziły jednak w rozwijaniu nauki. Poświęcenie i trud, jaki Państwo włożyli w publikowanie artykułów w renomowanych czasopismach, pozyskiwanie grantów, a także realizowanie niejednokrotnie interdyscyplinarnych zadań badawczych z całą pewnością zasługuje na wielkie uznanie. Jako nauczyciel akademicki wiem, ile wysiłku wymaga praca naukowa. Natomiast jako rektor jestem dumna z tego, że mogę docenić Państwa osiągnięcia, przyznając granty i wyróżnienia rektorskie. Z tego miejsca serdecznie Państwu gratuluję i życzę dalszych sukcesów nie tylko na gruncie naukowym, ale także spełnienia w życiu osobistym. Bardzo proszę pana prorektora do spraw nauki i rozwoju, profesora Macieja Nowaka, o poprowadzenie części uroczystości poświęconej przyznaniu grantów i wyróżnień rektorskich. Szanowni Państwo, stało się już tradycją na naszej uczelni, że w trakcie przedświątecznego spotkania opłatkowego wręczane są granty rektorskie oraz wyróżnienia. Cieszy nas niezmiernie, że liczba wniosków o granty rektorskie systematycznie rośnie. Świadczy to o rosnącej aktywności publikacyjnej naszych pracowników,
a w szczególności o coraz szerszym upublicznianiu wyników prac badawczych prowadzonych w naszej uczelni na międzynarodowej przestrzeni, w międzynarodowej przestrzeni badawczej. Mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma i w przyszłym roku będziemy mogli wręczyć jeszcze więcej grantów rektorskich. Niestety z oczywistych powodów nie możemy dzisiaj wręczyć grantów i wyróżnień osobiście. Pozwólcie zatem Państwo, że odczytam listę nagrodzonych osób. Za pozyskanie przez kierownika projektu badawczego finansowania dla Uniwersytetu w konkursie zewnętrznym oraz publikację artykułów w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych granty otrzymują doktor habilitowany Sławomir Czech, profesor doktor habilitowany Marcin Komor, profesor doktor habilitowany Artur Świerczek. Za publikację artykułów w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych granty otrzymują profesor doktor habilitowany Wojciech Dyduch, profesor doktor habilitowana Aldona Frączkiewicz-Wronka, profesor doktor habilitowana Teresa Kraśnicka, profesor doktor habilitowany Maciej Mitręga, profesor doktor habilitowany Sławomir Smyczek, profesor doktor habilitowana Ewa Zięba, profesor doktor habilitowana Agata Austen, profesor doktor habilitowana Katarzyna Czernek-Marszałek, profesor doktor habilitowana Bożena Frączek, profesor doktor habilitowany Tomasz Ingram, profesor doktor habilitowany Krzysztof Kania, profesor doktor habilitowany Jan Kozak, profesor doktor habilitowany Grzegorz Maciejewski, profesor doktor habilitowana Izabela Marzec, profesor doktor habilitowana Justyna Matysiewicz, profesor doktor habilitowany Jerzy Michnik, profesor doktor habilitowana Izabela Ostoj, profesor doktor habilitowana Barbara Pabian, profesor doktor habilitowany Jacek Pietrucha, profesor doktor habilitowany Andrzej Piosik, profesor doktor habilitowana Agnieszka Przybylska-Mazur, profesor doktor habilitowana Izabela Sztangret, profesor doktor habilitowany Zbigniew Widera, profesor doktor habilitowana Monika Wieczorek-Kosmala, profesor doktor habilitowana Alicja Wolny-Dominiak, profesor doktor habilitowany Tomasz Żądło, doktor Justyna Brzezińska, doktor Monika Eisenbart, doktor Ewa Gęgę, doktor Piotr Gibas, doktor Artur Grabowski, doktor inżynier Monika Hadaś-Dyduch, doktor Rafał Kozłowski, doktor Monika Krakowiak-Drzewiecka, doktor Anna Losa-Jończyk, doktor Dominika Polko-Zając, doktor Artur Strzelecki, magister Agnieszka Majoryk, magister Maria Rizun, magister inżynier Paulina Rutecka, magister Łucja Waligura. Wyróżnieniami Jej Magnificencji rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zostają uhonorowane następujące osoby. Profesor doktor habilitowany Wojciech Dyduch za szczególne zaangażowanie w prace organizacyjne oraz działalność na rzecz wzmocnienia relacji uczelni z otoczeniem.
profesor doktor habilitowany Eugeniusz Gattner za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz wzmocnienia relacji uczelni z otoczeniem. Profesor doktor habilitowany Jerzy Gołuchowski za szczególne zaangażowanie w prace organizacyjne oraz działalność na rzecz umiędzynarodowienia. Profesor doktor habilitowany Maciej Mitręga za szczególne zaangażowanie w prace organizacyjne oraz działalność na rzecz umiędzynarodowienia. Profesor doktor habilitowany inżynier Jacek Sołtysek za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz wzmocnienia relacji uczelni z otoczeniem oraz działalności na rzecz umiędzynarodowienia. Profesor doktor habilitowana Maja Szymura-Tyc za szczególne zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz uczelni. Profesor doktor habilitowana Grażyna Trzpiot za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz wzmocnienia relacji uczelni z otoczeniem. Profesor doktor habilitowany Adam Drobniak za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju uczelni oraz wzmocnienie relacji uczelni z otoczeniem. Profesor doktor habilitowana Ewa Dziwok za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz umiędzynarodowienia. Profesor doktor habilitowana Justyna Matysiewicz za szczególne zaangażowanie w prace organizacyjne oraz działalność na rzecz umiędzynarodowienia. Profesor doktor habilitowana Elżbieta Sojka za szczególne zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz uczelni. Profesor doktor habilitowany Adam Samborski za szczególne zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz uczelni. Doktor Marcin Baron za szczególne zaangażowanie w prace na rzecz umiędzynarodowienia. Doktor Dorota Benduch za szczególne zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz uczelni. Doktor Rafał Kozłowski za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz wzmocnienia relacji uczelni z otoczeniem. Doktor Aleksandra Lubicz-Posochowska za szczególne zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz uczelni. Doktor Krystyna Mitręga-Niestrój za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz umiędzynarodowienia. Doktor Sylwia Słupik za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz umiędzynarodowienia. Doktor Łukasz Szewczyk za szczególne zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz uczelni. Doktor Ewa Wójcik za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz umiędzynarodowienia. Doktor inżynier Tomasz Zieliński za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz wzmocnienia relacji uczelni z otoczeniem oraz magister Marta Grybś-Kabocik za szczególne zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz uczelni. Pragnę serdecznie pogratulować wszystkim nagrodzonym. Wyniki, które Państwo osiągnęli, świadczą o tym, że również tutaj, w Katowicach, na Uniwersytecie Ekonomicznym można prowadzić ciekawe badania naukowe i osiągać wyniki, które spotykają się z pozytywną oceną w międzynarodowym środowisku naukowym. Dziękuję również wszystkim wyróżnionym za zaangażowanie w pracę na rzecz uczelni. Serdecznie dziękuję. Spotkanie opłatkowe jest okazją do podsumowania całorocznej ciężkiej pracy, ale także do wspólnego świętowania w duchu radosnych świąt Bożego Narodzenia. Zapraszam Państwa na część artystyczną spotkania, którą uświetni koncert chóru Uniwersytetu oraz występ kapeli zespołu pieśni i tańca Silezjanie. Thank you.
Przymierzyli do Betlejem pasterze, grając kocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, pozwólcie, że odczytam list księdza arcybiskupa Wiktora Skworca. Christus natus es nobis, gaude amus. Jego magnificencja, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego wraz z całą społecznością akademicką. Zbliża się czas świętowania tajemnicy wcielenia, kiedy miłosierny Ojciec w pełni czasów posłał swojego Syna na świat dla naszego zbawienia. Dzięki pokornemu przyjściu Chrystusa, światłości świata, do mroków zamkniętego świata, jako fratelli tutti przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, zaczęliśmy się uczyć budować świat bardziej otwarty na powszechną miłość promującą osoby poprzez krzewienie dobra moralnego. Wpatrzeni w Emanuela narodzonego w Betlejem życzymy serca otwartego na cały świat, zdolności dialogu opartego na prawdzie, dla przywracania uprzejmości, zbudowania ugody i przyjaźni społecznej z ludźmi. Niech ten cud przemiany ludzkich serc i świata całego stanie się naszym udziałem, szczególnie gdy będziemy zgromadzeni na świętej wieczerzy i przyniesie nadzieję w niełatwych czasach pandemii i innych dziejowych prób. Z darem modlitwy i pasterskim błogosławieństwem, szczęść Boże, Wiktor Skworc, arcybiskup metropolita katowicki. Jako proboszcz parafii Opatrzności Bożej dołączam się do tych pięknych życzeń.
pozdrawiam całą społeczność akademicką, zapewniam o modlitwie i życzymy wraz z parafianami obfitości Bożych darów, błogosławieństwa Bożej dziedziny, pięknych, wspaniałych świąt i dobrego nowego roku. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele akademicy, pracownicy, studenci, doktoranci, cała społeczność akademicka. Nadchodzące święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą radość, ale są także okazją do refleksji, chociażby nad słowami wiersza Mieczysławy Buczkówny przy Wigilii. Podzielić się opłatkiem, powiedz mi, co to znaczy? To dobrze życzyć innym i wszystko im przebaczyć. Przy wigilijnym stole niech obcy gość zasiędzie. W Twoim rodzinnym kole przy opłatku kolędzie. Szanowni Państwo, niech w tym szczególnym, pięknym czasie nikt nie będzie samotny. Dodawajmy sobie nawzajem otuchy. Dzielmy się nie tylko opłatkiem, ale także dobrem i życzliwością. Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, radości i miłości. Aby czas wspólnie spędzony z najbliższymi, mimo trudów, jakie przyniósł ten rok, był ciepły, spokojny i rodzinny. By udało się zapomnieć o troskach i cieszyć wzajemną bliskością. Niech rok 2021 będzie dla nas łaskawy, pełen wyzwań, ale i spełnienia wielu marzeń, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Szanowni Państwo, przed nami święta Bożego Narodzenia. Najbardziej niezwykły okres w roku, gdy jak śpiewa Seweryn Krajewski, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Kończący się rok był dla nas niełatwy. Wypatrując wigilijny wieczór pierwszej gwiazdki na niebie, będziemy wypatrywać też światełka nadziei. Nadziei, że już wkrótce minie niedobry czas pandemii i znowu wszyscy razem spotkamy się w murach naszego uniwersytetu. Życzę Państwu, by ta radość, którą ze sobą niosą święta Bożego Narodzenia, na dobre zagościła w Waszych sercach i pozostała w nich przez cały nadchodzący rok. Wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Szanowni Państwo, drodzy studenci, doktoranci, nauczyciele akademicy, pracownicy administracyjni, cała wspólnota akademicka. Pragnę życzyć Państwu cudownych, radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, upływających we wspaniałej, rodzinnej atmosferze. Niech nowy rok przyniesie nam większe możliwości, spełnienie i sukcesy zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Podzielmy się ze sobą magią świąt Bożego Narodzenia w tym szczególnym czasie i w całym nadchodzącym nowym roku. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Droga społeczności akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studenci, obecni i byli pracownicy uczelni, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, wszyscy sympatycy i partnerzy naszego Uniwersytetu. Szanowni Państwo, zbliża się wyjątkowy w roku czas, czas świąt Bożego Narodzenia oraz powitania Nowego Roku Kalendarzowego. Tą drogą pragnę przekazać Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące święta, pomimo wszelkich trudności i ograniczeń w kontaktach osobistych, będą dla Państwa czasem niezapomnianym, spędzonym bez pośpiechu i trosk. Życzę, aby przebiegły w spokoju, radości i w pełnym zdrowiu.
Niech niezależnie od dzielących odległości towarzyszy Państwu poczucie życzliwości, ciepła i obecności najbliższych. Szanowni Państwo, ten czas to również czas podsumowań i refleksji. Pozwólcie, że jednocześnie składając Państwu wszystkim życzenia, zwrócę się ze słowem podziękowań do obecnych pracowników Uniwersytetu. Serdecznie dziękuję za wysiłek, zaangażowanie i trud w pracy na rzecz naszego Uniwersytetu w bieżącym, acz mijającym roku kalendarzowym. Wraz z nadchodzącym nowym rokiem 2021 życzę pomyślności na każdy jego dzień. Niech wyzwania, które Państwu postawi, będą finalnie źródłem radości, satysfakcji i spełnienia. Szanowni Państwo, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Niech się nam wszystkim darzy.